Korzystając z okazji, chciałabym z całego serca podziękować pani Marii Gudro za zaproszenie tutaj na tę debatę. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i honor być uczestnikiem tej debaty. Ja zawodowo zajmuję się dziećmi przebywającymi za granicą i odpowiadam też za jakość tego nauczania nauczycieli daleko od Polski. I z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że te problemy, o których dzisiaj było mówione, a już szczególnie lista problemów wskazanych przez panią Marię, jest ta sama, dotyczy tak samo dzieci tam przebywających za granicą. Jeszcze dodatkowo dochodzi argument słabej znajomości języka kraju zamieszkania. A to jest potężna bariera, która przyczynia się do wzrostu frustracji, do tych emocji negatywnych, do buntu i ta tęsknota za krajem jest tak straszna, że czasem niestety wymaga zmiany planów życiowych, a co nie jest łatwe, bo to dotyczy całej rodziny. I to, co mówimy, że wszystko zaczyna się od rodziny. Ja powiem państwu tak, dzieci chodzą do szkoły, ja reprezentuję szkoły europejskie, chodzą do szkoły europejskiej, mamy tam straszne problemy z dziećmi, straszne. Jeden z dyrektorów powiedział do mnie tak, wie pani co, byśmy mieli my jako nauczyciele o wiele mniej problemów, gdybyśmy zbudowali tu drugą szkołę dla rodziców. Bo tam, gdzie jest zdrowy dom, gdzie są zdrowe relacje, które dzisiaj na początku, w czasie pierwszej debaty było wskazane, że wszystko zaczyna się od rodziny. To jest kwestia kluczowa. Ja, proszę państwa, nie chcę powtarzać argumentów, które tutaj padły, szczególnie ta już cała lista podsumowująca przez panią Marię. Nie chcę powtarzać tego, ja tylko chcę tak podsumować i powiedzieć, że mamy tutaj pracę zespołową, która zaczyna się od ucznia, nauczyciela, pedagoga, specjalisty, psychologa i rodzica. Mamy tu team, gdzie efekty pracy każdego poszczególnego składnika powodują, że albo mamy wynik pozytywny, albo negatywny. I trzeba pracy ze wszystkich stron. A do tego, tak jak nie późno się mówi, to tanga trzeba dwojga. I tutaj to są te elementy, że ze wszystkich stron musi być zaangażowanie. Począwszy również od nauczyciela, też padły dzisiaj słowa, że musimy mieć autorytet. A teraz proszę zobaczyć, jak się wypowiadają rodzice negatywnie o nauczycielach. Jak nauczyciele o nauczycielach swoich w szkole, w każdej szkole są negatywne opinie. Dzisiaj też padły przykłady negatywnych zachowań nauczycieli, prawda? A czy rodzice są inni? My się wręcz boimy tych rodziców, tak? Jak rodzice mogą przyjść do mnie, ja się boję, Boże, ja mam jutro dzień otwarty, ja muszę być z tymi rozmawiać, ja nie chcę, ja wolę mieć tylko swoich uczniów, zamknąć się w klasie, bo jestem wtedy panem i władcą, bo panuję nad uczniami. Ale jedna rzecz tutaj nie padła i na tą rzecz chcę zwrócić państwa uwagę. My nauczyciele, jak my uczymy? My uczymy pod egzaminy. Dopóki nie zmieni się forma egzaminu, począwszy od klasy ósmej, na szczęście już klasa szósta została anulowana. Egzamin klasy ósmej i egzamin maturalny. Co się dzieje na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym? Gro pytań to są pytania zamknięte, gdzie nie trzeba w ogóle formułować odpowiedzi, tylko zaznaczyć krzyżykiem, gdzie nie muszę przedstawiać obliczeń. Mówię tutaj o matematyce na przykład, tak? Skupiam się na matematyce. Mówiliśmy dzisiaj w czasie debaty, że dzieci nie umieją pisać dużych wypracowań. Przecież jest limit nawet. Limit słów, że musi być mniej słów, tak? A nie żeby nie pozwolić dziecku rozpisywać. I dopóki to się nie zmieni, to my będziemy zawsze uczyć pod kątem egzaminu. Ja jestem w ogóle specjalistką od szkoły średniej. Dziękuję, że państwo rozumiecie, bo wy macie to na co dzień. Jak ja rozmawiam z nauczycielami, którzy uczą w klasie maturalnej, nauczyciel mi mówi wprost, ja będę tłukła testy, bo jak ja wytłuczę te testy, to mi klasa zda
i będę miała fantastyczne wyniki. A każdej szkole, dyrektorom, tak? Dyrektorom zależy na tym, żeby poziom podstawowy był stany... Przede wszystkim zależy rodzicom, bo posyłają dzieci do szkoły po to, żeby zdały maturę. Oczywiście, oczywiście. A uczniom też zależy, to wszystkim zależy na tym, na zdaniu matury. Dobra szkoła to taka, w której 100% dzieci zdają. Dokładnie. I już tak, króciutka dygresja, bo jeszcze wcześniej próbowałam to powiedzieć. Jak byłam z koleżanką na szkoleniu z KUKE przedmaturalnym. To jest po prostu pranie głowy dyrektorom i takie nas wystraszenie, żebyśmy wszystkich procedur tak dopełnili, bo tak jak tu pani powiedziała, wszyscy, zbiorowa mina. Zbiorowa mina, jak gdzieś kropka nie będzie stała w tym miejscu. To jest chore. Chore. I tutaj ten element to był... My jesteśmy zastraszeni, tak. Potem cała reszta. Rekomendowałabym do dodania listy jako wniosków po dzisiejszej debacie. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, że mogłam tutaj się podzielić z Państwem swoimi odczuciami i ogromnie się cieszę, że mając tak dużo tych uczestników debaty, wszyscy widzimy w tym samym kierunku, mamy podobne spostrzeżenia. Oczywiście indywidualnie różnimy się, ale generalnie cel nam przyświeca, ten jeden wspólny. Było mi ogromnie miło w czasie przerwy też rozmawiać z Państwem, z niektórymi osobami i podzielić się tym, że to jest coś wspaniałego. To, co robi Pani Maria jako szefowa całego zespołu i ten zespół ośmioosobowy również z Panią Martą. Gratuluję Wam, naprawdę gratuluję tego efektu Waszej pracy i życzę siły, energii i zapału, żebyście nie ostygli, pomimo że czasem nie udaje się. Dziękuję. Dzień dobry, proszę Państwa, ja parę lat temu to występowałam raz w tygodniu, od paru lat nie mam kontaktu ze sceną, w związku z tym jestem tak stremowana, że liczę na Państwa życzliwość. Występuję tu przed Państwem jako człowiek, który pracuje z ludzkimi emocjami. Jestem coachem i od 10 lat spotykam się z ludźmi, tworzę im przestrzeń do takiej autorefleksji i do tego, żeby właśnie w coachingu nazywa się to praca z celem, ale niestety te moje doświadczenia, stety i niestety, pokazują, że zanim ktoś, kto potrzebuje tego wsparcia, będzie mógł ruszyć do przodu z celem, to najpierw musi sobie poradzić bądź z niewspierającymi przekonaniami, bądź z lękami po prostu, które im towarzyszą, bądź z jakimiś historiami, które utknęły w ich organizmach, w ciele i pozostały na długie lata. I z tej mojej perspektywy to wygląda tak, że to, co ja sobie jeszcze dodatkowo sama narzuciłam i o czym tu już była mowa, bo była mowa o tym, że te negatywne czy te trudne emocje wpływają na nasze zdrowie psychiczne, ale i fizyczne, wpływają na nasze relacje. Ja mam pełno przykładów koleżanek, z którymi znamy się całe życie i te, które były zestresowane, które przez wiele lat żyły w takim dużym ciśnieniu, one dzisiaj mają nowotwory i to są osoby schorowane z depresją i tak dalej. W związku z tym ja za swój tutaj taki swoją misję przyjęłam sobie, żeby oprócz tego, że wspieram ludzi w ich dążeniach do celu, to również wspieram ludzi wzmacnianiu w nich pozytywności. W związku z tym, jak tutaj panie powiedziały, że my potrzebujemy wsparcia jako nauczyciele, to sobie pomyślałam, tak, postulujcie, niech czy coache, czy mentorzy wchodzą do szkół. Być może nie będziemy dla was mentorami pod względem pracy zawodowej, ale wsparcie psychiczne wam zapewnimy. Również ta moja perspektywa, oczywiście to jest jako mamy niestety już dorosłych córek, bo wychowanie dzieci traktowałam jako wielką przygodę i mam z tego jak najlepsze wspomnienia. Dzisiaj obserwuję 6-letnią wnuczkę i po prostu mam taką rozkosz patrząc i to mi właśnie pokazuje, właśnie między innymi ta moja wnuczka,
pokazuje mi, czy aha, oprócz tego od 15 roku życia interesuje się psychiką człowieka, zaczynając od dziecka. Dziecko nieznośne czy chore, książka Zofii Szymańskiej do tej pory stoi u mnie w biblioteczce, chociaż trąci myszką. Chciałam Państwa tak zachęcić do tego, że my dzisiaj mamy tutaj bardzo ważne i poważne tematy i chylę czoła przed zespołem Pani Marii za to, że te tematy zostały poruszone. Ale chciałam zadać Państwu taką, no poprosić Was o to, żebyście przez chwilę zastanowili się, co czujecie w związku z tą debatą. To znaczy, jak się czujecie? Czy myślicie w tej chwili już o tym, kiedy wyjdziemy na przerwę? Czy myślicie o tym, jest Wam smutno, bo po prostu rozmawiamy o smutnych tematach? Czy ten temat zostanie z Wami na dłużej, a niektórym po prostu budzi przerażenie nawet, prawda, co się dzieje z tymi dzisiejszymi młodymi ludźmi? W związku z tym to wszystko to są Wasze emocje, nasze emocje, tak? W związku z tym te emocje, chociaż tak jak Pani Maria powiedziała, one są, nie ma złych emocji, absolutnie się z tym zgadzam, ale już od razu muszę powiedzieć, ale jeśli my zbyt często będziemy przebywać w tych emocjach trudnych, czyli tam na dole, tak, poczynając od depresji, rozpacz, rozczarowanie, zniechęcenie, znudzenie i tak dalej, ale kręcimy się cały czas tutaj, prawda, jeśli wyjdziemy dzisiaj z tej sali i pójdziemy do domów, a tam się pojawią nowe problemy, my pozostając w tych emocjach, bardzo nam będzie ciężko wrócić do tego punktu równowagi. Także ja patrzę na emocje, że jakby z punktu widzenia ewolucji, to nam te trudne emocje były potrzebne właśnie, żeby, czyli strach, uciekam przed zwierzem, tak? Gniew, złość sprawia, że buntuję się i pędzę i nakręcam maszynę do przodu. Ale, no tak samo kulturowo, tak, cierpienie wręcz to była cnota przez średniowiecze i jeszcze na przykład z powodów religijnych pozostaje, tak. Więc chociaż to jest, taki był ten porządek historyczny, dziś, a właściwie od XX wieku zaczęły być prowadzone badania nad wpływem pozytywnych emocji na nasze życie. I są naukowcy, oczywiście amerykańscy, bo ja sobie inni, którzy mówią, że pozytywne emocje rozszerzają nasze perspektywy te poznawcze, tak, w przeciwieństwie od tych negatywnych. Czyli jeśli jesteśmy, nurzamy się, cały czas pozostajemy w negatywnych emocjach, to zawęża nam się te spojrzenie na sprawę. Widzimy wtedy tylko jedno rozwiązanie i to jakie? Negatywne, prawda? Bo jeśli boimy się odpowiadać na lekcji, tak? Czy boimy się wystąpić przed zespołem dzieciaków, bo są rozwrzeszczane i ta klasa 4B to jest już szczególne ancymony, no to jakby czego się spodziewamy po tej klasie, czy dziecko po nauczycielu? No tego tylko, że to będzie coś złego. Czyli patrząc na życie człowieka, to ja to widzę w ten sposób. Dziecko rodzi się z naturalnym, takim wrodzonym entuzjazmem, chęcią życia. Wszystkiego chce dotknąć, wszystkiego chce popróbować. Mamo, zobacz, ja sama i tak dalej, prawda? I co się dzieje? Wraz ze wzrostem dziecka gdzieś to po drodze siada. Już wiele tu padło ważnych słów, zgadzam się w zupełności, czyli no, system wychowawczy, rodzina, absolutnie, to wszystko gdzieś po drodze siada, tak? Nie kręć się, nie wierć się, nie biegaj, uważaj, co ty robisz, ja ci pokażę, jak to zrobić, bo ty nie wiesz. To są słowa rodziców, które cały czas robią Benny Hilla dziecku, czyli nie wychylaj się i nie zadbaj w rezultacie o swoje potrzeby. Nastolatek wchodzi w życie już z tym bagażem plus z dylematami związanymi z dorastaniem, tak? Czyli kim jestem? Czy jestem w ogóle dla kogoś ważny? Czy ja coś w życiu osiągnę? W internecie jest tyle
wspaniałych postaci i jeszcze ile zarabiają kasy, a co mnie czeka w życiu, tak? To są pytania, takie dylematy życiowe, czy no, to wszystko, co padało tutaj, pandemia, wojny, wszystkie te trudne historie, to są rzeczy, o których młodzi ludzie w ogóle nie mają z kim porozmawiać. To są ich emocje, które w nich pozostają, tak? Jeśli nie przegadają, to z tym pozostaną. W związku z tym, jakby przechodząc do tych pozytywnych emocji, czy Państwo umiecie wymienić jakieś pozytywne emocje? Bo my dzisiaj cały dzień mówimy o trudnych emocjach, a proszę bardzo, czy my w ogóle wiemy, co to są, jakie mamy pozytywne emocje? Radość, zadowolenie, szczęście, satysfakcja, miłość, entuzjazm, prawda? Proszę Państwa, jak mówimy te słowa, to już mówimy z innym wydźwiękiem, prawda? Już w związku z tym one są ważne, a okazuje się, że właśnie one stanowią mniejszość w naszym życiu. Generalnie człowiek w większości jest w trudnych emocjach. Mało, tak, i są też tutaj ludzie, którzy powiedzą, te trudne emocje przychodzą same, te dobre trzeba sobie wypracować. I powiem Państwu, co jest pozytywnego. Pozytywne jest to, że pozytywnych emocji można się nauczyć. To jest umiejętność, jak każda inna, jak języka, tak możemy nauczyć się pozytywnych emocji. Nie zgodzę się z głosem, że praca z ludźmi wypala. Mnie praca z ludźmi nakręca pozytywnie. Każdy człowiek, możemy, jak idziemy na spotkanie z drugim człowiekiem, to możemy po prostu być ciekawi tego spotkania, a nie robić sobie założenia, że pewnie teraz, jak mam trudną rozmowę, to ona na pewno będzie trudna, on mi będzie starał się dokuczyć, ja mu odpowiem, odpłacę pięknym za nadobne, tak? I chciałam powiedzieć, to od nas zależy, czyli możemy się nauczyć pozytywnych emocji i od nas zależy, jakie będziemy wybierać emocje z wachlarza, który jest dostępny, tak? Bo wiemy, że każdy z nas na przykład na podstawie tego spotkania jeden będzie już znudzony, a drugi będzie przygnębiony, a trzeci będzie załamany, ponieważ są tematy trudne. Dlatego adresując teraz, wiemy o roli rodziny, wiemy o tym, że nie na wszystko mamy wpływ, ale jako nauczyciele, zwracam się do Państwa jako nauczycieli, tak? Może postulujcie o to, żebyście mieli wsparcie takiego człowieka w szkole, który Wam da takiego kopa i wiarę w lepsze jutro, ale chciałam Wam zaproponować właśnie coś takiego, czyli po prostu żebyście wyszli z czymś z tego spotkania, tak? Żeby nie było, że wszystko jest trudne, złe i wszystko zależy od ministerstwa, od reform albo od, nie wiem, rodziny czy kogoś innego, nie my sami. Otóż zacznijmy od siebie, po prostu ja, ty, ona, zacznijmy od siebie. Sprawdźmy, jakie emocje w sobie w danym momencie czuję. Jakie czuję emocje, idąc na lekcję. I jeśli nie możemy powiedzieć sobie, jak ja się cieszę, że ja idę do tej czwartej B, do tych gagatków, bo może to być na początku dla nas za trudne, to przynajmniej powiedzmy sobie zamiast, jak ja chyba zwariuję dzisiaj, bo pewnie ten Kowalski znowu z czymś wyskoczy, to przynajmniej powiedzcie sobie, ciekawe, co się dzisiaj na tej lekcji wydarzy. Ja jestem bardzo ciekawa i ta ciekawość to już jest w połowie drogi tej skali od przygnębienia, dołowania się i tak dalej. Ta ciekawość jest pośrodki. Jeśli my nie cieszymy się jeszcze, że idziemy na lekcję, to przynajmniej bądźmy ciekawi. Druga rzecz, miejmy świadomość naszej mowy ciała, tak? Czyli przejrzyjmy się przed lustrem, czy czasem nie mam zaciśniętych ust i tak w głowie, tak? Czy nie, po prostu nie idę z przeświadczeniem, że tam znowu będzie jakaś sytuacja dla mnie trudna. Po prostu udawajmy sami przed sobą, że jesteśmy, bardzo dobrze się czujemy. Zobaczycie, że w mózgu coś się zmienia, jak tylko trzymamy tak usta. Uwierzcie mi na słowo, a
z was czytają młodzi ludzie. Trzecia rzecz, nauczyciel jest... trzecia rzecz, emocje są zaraźliwe. Czyli jeśli wejdzie smutas do pokoju pełnego wesołych ludzi, w ogóle zostanie zignorowany. Jeśli będzie jeden na jeden, to ci ludzie będą się wzajemnie wpływać na siebie swoją energią. Może być tak, że ten, kto jest, no jak u ciebie, no beznadziejnie, no u mnie też beznadziejnie. Czyli zaraźliwe są emocje, więc warto pracować nad tą pozytywnością. Jeszcze dwie rzeczy. Jedna, nauczyciel chodząc na lekcję, absolutnie on dyktuje atmosferę na lekcji. I nie powiecie mi, że jest inaczej. Ma wiodącą rolę. Ten samiec alfa narzuca rolę zespołowi. Znowu, od kogo będzie zależało, czy wejdę na salę z pełnym uśmiechem? Mogę, jeśli to dla mnie za trudne, to może rzucę jakąś anegdotkę, a może zadam jakieś zadanie wyprzedzające temat lekcji, ale prowokujące dzieciaki do zastanowienia się, jakby sami ten temat lekcji rozebrali we własnym zakresie, to od was zależy, ale na pewno wyjmijcie karteczki, to jest najgorszy początek każdej lekcji. I ostatnie, nie najmniej ważne. Biorąc pod uwagę, że życie jest bardzo trudne, że praca w szkole jest bardzo trudna, że dopóki nie zajdą jakieś istotne zmiany, to będziemy jeszcze wszyscy ponosić skutki tej trudnej sytuacji, to uwaga, szukajmy powodów do zadowolenia, szukajmy powodów do radości. Jeśli możemy gdzieś wcisnąć jakiś żarcik, jeśli możemy coś powiedzieć niezbyt serio, to wykorzystujmy te momenty, dlatego że tego trzeba się nauczyć i to robimy dla swojego zdrowia przede wszystkim. Jako nauczyciele robicie to dla swojego zdrowia, żeby zdejmować sobie ciśnienie. A wtedy zobaczycie, że dzieciaki będą się inaczej otwierać i połowa waszych problemów zniknie. Dziękuję.